A dzisiaj chciałbym zadać Ci pytania, które zadaję każdemu podczas pierwszego kontaktu, bo to jest dla mnie takie sito. Też powiem Ci, dlaczego takie sito robię i co mi to daje i po co w ogóle. Bo musisz wiedzieć, że każdemu, może nie od początku, ale od dłuższego czasu każdemu, kto kontaktuje się ze mną w sprawie szkolenia, żeby przyjść, nauczyć się szkolenia od podstaw, od zera, zadaje jedno ważne, ale to zajebiście ważne pytanie. Na chuj ci to? Serio. Czy zastanawiałeś się nad tym, po co ci to w ogóle? Czy wymyśliłeś sobie, że teraz to będę barberem? Czy myślałeś nad tym, co dalej? Czy myślałeś nad tym, skąd ci się to w ogóle wzięło i wytrzasnęło? Jaka jest twoja motywacja? Bo tak naprawdę to moje prowokacyjne pytanie, na chuj ci to, ja używam przekleństw bardzo dużo, to jest głównie po to, żeby kogoś wybić ze strefy komfortu, ale też to jest moje i ja tak się komunikuję po prostu. To jest pytanie tak naprawdę o twoją motywację. Jaką ty masz motywację, że akurat szukasz w tym kierunku rozwoju swojego życia? No bo jeżeli nie myślisz o tym jako o kierunku, o stworzeniu kierunku, w jakim ma pójść twoje życie, no to albo masz za dużo hajsu, albo jesteś turystą z pupu. Zadaj sobie pytanie, skąd pomysł, jak na to wpadłeś? Bo bardzo często ludzie, którym zadaję to pytanie, nie potrafią mi na nie odpowiedzieć. No dlaczego to obudziłeś się rano i powiedziałeś, będę barberem? Skąd pomysł? Jak na to wpadłeś? I tutaj drogi do tego są przeróżne. Ja każdego o to pytam. Mnie strasznie ciekawi, jaką kto ma motywację. I no to jest zawsze pytanie. Jak na to wpadłeś? Skąd w ogóle pomysł, żeby zostać barberem? Czy uznałeś, że nie wiem, szukasz drogi na zarabianie pieniędzy i podsumowałeś sobie, że masz takie umiejętności, takie umiejętności, takie umiejętności, takie umiejętności i zaświtało ci, o, to we fryzjerstwie będzie na przykład. Czy, nie wiem, twoja babcia była fryzjerem i teraz ty masz flow, chcesz kontynuować tradycję rodzinną, coś kiedyś próbowałeś, coś się bawiłeś. Albo jak były salony pozamykane przez CV19, to zacząłeś się obcinać, zacząłeś innych obcinać, spodobało ci się, chciałbyś się sprofesjonalizować. Są przeróżne drogi ludzi, z którymi mam styczność, którzy przychodzą na szkolenie. Pytanie, jaką ty miałeś drogę, skąd tobie urodził się w głowie ten, a nie inny pomysł, żeby zostać akurat fryzjerem męskim, a nie krawcem, który ma podobne sprawności manualne, ale na przykład nie lubi kontaktu z ludźmi, lubi pracę manualną, jest introwertykiem i tak dalej, no to może krawiec, tak? Skąd na to pomysł? I bardzo często też sprawdzam, czy to jest doza pasji, czy doza pragmatyzmu. Na czym zbudowałeś ten fundament motywacyjny? Czy bardziej jest to coś w kierunku zainteresowania, czyli flow, zacząłem łapać, zaczęło mi się to podobać, idę w to? Czy policzyłem to sobie i byłoby fajnie w tym pójść, no bo tutaj to jest kasa i tu się zarabia kokosy. Nie. Dlaczego? Od razu też zdementuję z tym zarabianiem kokosów. Słuchajcie, rynek naprawdę nie jest taki super łaskawy dla osób, które kończą szkolenie. To jest inny temat, dlatego że każdy rynek działa według dokładnie tego samego cyklu z drobnymi odchyleniami. No i teraz mamy taką fazę rynku, gdzie barberów jest dużo. I dużo też jest barberów świeżych. I dlaczego to robię? Dlaczego tak zniechęcam? Jak oficjalnie każdemu mówię, jak rozmawiam przez telefon, że słuchaj, a teraz będę cię zniechęcał, żebyś przemyślał, czy to jest na pewno to. Z dwóch powodów. To, że jakby naprawdę gdzieś leży mi na serce dobro tych ludzi, którzy przychodzą, bo źle bym się z tym czuł, gdyby się okazało, że wkładam gdzieś serce w to, żeby kogoś przygotować, a okazuje się potem, że to jednak nie było to.
i ktoś albo nie zostaje potem w tym zawodzie, uznał, że to jednak nie to, albo no, że gdzieś pobłądził i to była zbyt pochopna decyzja, więc twoje dobro też jak najbardziej. No, chodzi mi o to, żebyś ty, kończąc to szkolenie, był pełen energii, szczęśliwy, że zaczynasz coś nowego z fajną siłą i energią. Ale też dlaczego zniechęcam? Bo chodzi o moje dobro. Po prostu, zwyczajnie. Ja to, wiecie, altruizm jest fajny, ale ja uważam, że tak do końca altruizm to raczej nie istnieje. Ale też ja patrzę pod kątem siebie, bo jeżeli ja mam osobę, która jest źle zmotywowana, niezmotywowana, pochopnie podjęła decyzję albo ma nierealne oczekiwania, to praca z taką osobą po pierwsze jest trudniejsza, mniej przyjemna, oporniejsza, nauka idzie wolniej i dlatego to robię, tak? Dlatego, że zależy mi na tym, żeby moi kursanci potem byli szczęśliwi z tego powodu, że byli u mnie na szkoleniu, że się tego nauczyli i że są przygotowani do tego, żeby dalej się rozwijać, bo to jest zawsze dalszy rozwój. Ja chcę, żebyś ty przyszedł tu i żebyś z jak największym prawdopodobieństwem, żeby się okazało, że jeżeli zaczniemy współpracę, to z jak największym prawdopodobieństwem potem ty osiągniesz sukces, bo twój sukces to jest mój sukces. I to jest piękne zakończenie tego tematu.